Kilka dni temu opuściliśmy Styrgrad. Potężne mury stolicy pożegnały nas rzędem bastionów niby trójkątnych grotów Piktercji. Nieliczne pola szybko ustąpiły miejsca nieokiełznanej gęstwie styryjskiej puszczy. Puszczy, która widziała więcej krwi niż niejedno pole bitwy. Sen z powiek spędzały ci sęki drzew, niby twarze zastygłe w krzyku. Gałęzie przypominające połamane, wygięte ręce. Kamienie jakby zwierzęta zgięte strachem. Wreszcie zatrzymaliśmy się na skraju przewróconego monolitu. Kilkusetmetrowego fragmentu idealnie czarnego kamienia, gdzie powietrze ciężkie było od zapachu magii, historii i tajemnicy. Tutaj, w miejscu bólu i łańcuchów, w miejscu triumfu i odrodzenia, opowiem ci o Styrii. Witam cię bardzo serdecznie na kanale Kortunala. Ja jestem Sowa, tudzież Elidis, i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż po świecie Silberberg. Naszym dzisiejszym przedmiotem będzie Styria. Opowiem o historii tego kraju, o mentalności jego ludzi, o jego początkach i na koniec powiem trochę o tym, jak Styryjczyka grać. Więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, jakie są inspiracje Styrii. Styria jest krajem przede wszystkim inspirowanym Hiszpanią, chociaż znajdziecie wiele innych i dziwnych elementów w Styrii, dziwnie brzmiących przede wszystkim, które wynikają z bardzo bogatej i starożytnej przeszłości tego kraju, mimo że w nazwie ma Nowa Styria. Ale tak jak mówiłem, główną inspiracją dla dzisiejszych Styryjczyków jest Hiszpania, w tym już wczesnorenesansowym, można powiedzieć, wydaniu. O tym też będziemy rozmawiać, ale spotkacie tu już trochę broni palnej, spotkacie tutaj rapiery i spotkacie tutaj jakże charakterystyczne dla Styryjczyków kapelusze. Bo pamiętajcie, nie ma Styryjczyka bez kapelusza. Jeżeli Styryjczyk nie ma kapelusza, to prawdopodobnie coś mu się stało. Nie sugerujcie się wszelkimi zdjęciami bezkapeluszowych Styryjczyków. Ci Styryjczycy prawdopodobnie przechodzą jakieś problemy w swoim życiu. No ale nieważne. Przejdźmy do przeszłości tego kraju, do przeszłości samej nazwy Styria, dlatego że ta nazwa w naszym świecie pojawia się wielokrotnie i w różnych miejscach. Opowiem tutaj trochę o historii starożytnej, bo ciężko mówić o tym kraju bez niej, natomiast postaram się nie wchodzić za bardzo w starożytną przeszłość naszego świata. Więc otóż, jak dowiedzieliście się być może z archiwum, do którego link, odnośnik możecie tutaj znaleźć, nasz świat w pewnym momencie się, że się tak wyrażę, odrodził. Kiedyś istniała wersja Silbera, która była mało uporządkowana, i ta wersja Silbera na skutek wydarzeń, które można opisać jako JIT, przemieniła się w starożytność. I w tej starożytnej wersji istniało Cesarstwo Styryjskie, które pogrążyło się w odmętach historii i w odmętach oceanu. Jednakże z tego państwa ocalało kilka osób. Przede wszystkim ocalał arcyksiąże Sefres, który na skutek różnych magicznych shinanigansów znalazł się wiele set lat, czy nawet tysięcy lat później, w dzisiejszym Tryncie. Co tam już dokładnie się wydarzyło, to możecie sobie usłyszeć w archiwum. Natomiast nie zmienia to faktu, że Sefres wiedza starożytnej Styrii w jego osobie przetrwały. I Sefres był jedną z kluczowych postaci do powstania nowej Styrii, ale nie tylko on. Drugą niezwykle ważną postacią jest bogini Tawar, o której będziemy tutaj mówić bardzo, bardzo dużo. Jednakże bogini Tawar ma bardzo specyficzny początek w naszym świecie. Mianowicie zaczęła swoje istnienie w nim od tego, że zaryła czołem prosto w puszczę, która została nazwana Alta Tawar. Sama bogini Tawar nie pochodzi z naszego świata. To, jak się tutaj znalazła, to temat zupełnie osobny, ale jest przybyszem z innego świata, z innej części drzewa Yggdrasil.
Z tego powodu jej magia była inna niż magia naszego świata i czegokolwiek dotknęła, stawało się wynaturzone, spaczone. Ówcześni nie rozumieli, czym była Tawar, a ona sama nie miała się jak z nimi porozumieć, więc naturalnie zareagowali strachem. Plemię elfów, leśnych elfów, plemię Aentil, wzięło na siebie ochronę świata przed Alta Tawar. W tym celu wznieśli w puszczy potężne monolity magiczne, wielkie czarne kamienie, po elficku zwane Morque Ando, których magia powstrzymywała Tawar przed rozlaniem się na resztę świata. W straży nad Tawar elfom Aentil pomagały też inne elfickie plemiona. I tak przez wiele set lat spaczenie Tawar trwało zamknięte, oddzielone od świata. W jej wnętrzu działy się dziwne rzeczy. Fizyka i magia traciły swoje znaczenie, istoty zmieniały się w dziwaczny i wynaturzony sposób, tak jak słyszałeś na początku. Te wykręcone drzewa, te twarze zastygłe w kamieniu, to wszystko są pozostałości tego, czym kiedyś była moc Tawar. Jednakże wszystko ma swój kres i wszystko się zmienia. I tak się złożyło, że na skutek różnych wydarzeń Tawar nawiązała kontakt z ludźmi, udało jej się z nimi porozumieć. Czarne kamienie upadły, a Tawar się wyzwoliła i na skutek działań ludzkich narodziła się na nowo jako pełnoprawna bogini, która przyjęła imię właśnie Tawar. W ten sposób pokazując, że nie wypiera się tego, czym kiedyś była i co zrobiła. Wyzwolenie Tawar spod Morque Ando miało miejsce w roku 868 i datę tą można uznać za początek państwa styryjskiego. Wtedy to arcyksiąże Sefres wraz z szczątkami swojego państwa oraz pierwszymi wyznawcami Tawar formalnie utworzył Styrię. Było to państwo, które narodziło się w sposób sztuczny, to znaczy najpierw była jego władza, a dopiero potem na skutek działań tej władzy ściągnięto do kraju obywateli. Tymi obywatelami stali się banici, wyrzutkowie, więźniowie, ci wszyscy, którzy nie mogli sobie znaleźć miejsca gdziekolwiek indziej na świecie, którzy w narodzinach nowego kraju widzieli obietnicę, nowy początek. I tak też bogini Tawar ze względu na swoją przeszłość w naszym świecie, jak i na to, kim byli jej ludzie, wstępując na Panteon, stała się boginią uwięzionych, odrzuconych, boginią, która niesie nadzieję, ale także boginią iluzji, boginią oszustwa. Jednakże utworzenie Styrii nie było końcem działań Tawar na Ziemi. Mimo tego, że uwolniła się, bogini wciąż nie była kompletna. Fragmenty jej bytu, jej ciała zostały na przestrzeni wieków wykorzystane przez inne kultury i część tych fragmentów znajdowała się w Ofirze w postaci artefaktu zwanego Koroną Ofiru. Także pomiędzy latami 868 a 870 Styria i bogini Tawar wypowiedzieli wojnę Ofirowi, kiedy ten odmówił oddania bogini Korony Ofiru. W niespotykanym wydarzeniu Tawar wyzwała na pojedynek patrona Ofiru, Izosa, boga słońca, i pokonała go, tym samym w zasadzie kończąc wojnę i odbierając ostatnie fragmenty samej siebie. Po tych wydarzeniach Tawar wstąpiła na nieboskłon, dołączyła do bogów w ich wymiarze, gdziekolwiek ten miałby się znajdować. W każdym razie odeszła z ziemi, zostawiając swój kraj i swój lud w rękach arcyksięcia Sefresa i pozostałych z grona pierwszych wyznawców. Tak formalnie narodziła się nowa Styria. Widzimy, że już od samego początku dzieje Styrii były dość burzliwe. Zresztą nic dziwnego, jeżeli kraj zostaje utworzony przez awanturników, buntowników i innych tego typu ników, którzy nie potrafią usiedzieć na miejscu.
Jednakże brak trwałego pokoju w Styrii wynikał też z destabilizacji, jaką wywołało pojawienie się nowego i dość potężnego państwa, w dodatku z wyjątkowym wsparciem od swojej bogini patronki. Nic dziwnego zatem, że już w 896 roku doszło do wojny z największym ówczesnym mocarstwem, to jest z Federacją Werguncką. Wielka wojna, tak zwana, trwała 4 lata, do 900 roku, kiedy został zawarty pokój wekowarski. W trakcie tej wojny jasne stało się, że Styria jest państwem znacznie potężniejszym niż się wielu wydawało, bowiem jej siła militarna była na równi z Werguncką i żaden z krajów nie był w stanie zyskać przewagi. Pokój zatem zawarto, bowiem dalszy rozlew krwi był zbyt wycieńczający dla obu stron, ale też dlatego, że wtedy w naszym świecie dokonano pewnego wielkiego i przełomowego odkrycia. Jakim było rozszerzenie mapy o tak zwane zapołudnie. I przeklęte niech będzie imię tego, ktokolwiek znalazł drogę na zapołudnie, bowiem wszystko, o czym zaraz będę opowiadał, wszystko, co się wydarzyło, cały ten bałagan wynikał z tego, że te ziemie zostały odkryte. Nikt wtedy nie miał pojęcia, co się z tego wydarzy, co się z tego zrobi. Gdyby miał, to prawdopodobnie nikt nie byłby dość szalony, żeby na zapołudnie ruszyć. No ale cóż, na terenach zapołudnia odkryto nowy lud, lud Kuła. I jeżeli pamiętasz mapę, to być może pamiętasz takie gigantyczne, rozlane na niebiesko państwo, które nazywa się Imperium Kuasyran. Tak dokładnie to są ci sami Kuła. Natomiast wtedy, kiedy ich odkryto, byli bandą ledwie ubranych dzikusów w głuszy. To jak owi dzikusi z głuszy zmienili się w najpotężniejsze imperium świata przez jakieś dobre pół wieku, to temat, którym zajmiemy się w samym Imperium Kuasyran. Natomiast to, co jest istotne, to to, że nagle na południe od Styrii narodziła się nowa i wielka potęga. Co więcej, potęga z czasów starożytnych, bowiem Kuła istnieli jeszcze za czasów starej Styrii i mieli bardzo wiele do zarzucenia starej Styrii. Kiedy zobaczyli nowych Styryjczyków, w dodatku rządzonych przez spadkobiercę tego starożytnego kraju, przez księcia Sefresa, cóż, nie byli zbyt zadowoleni, mówiąc bardzo delikatnie. To, co miało miejsce potem, nazywane jest pierwszą wojną o północ, jedną z dwóch największych wojen, jakie miały miejsce w naszym świecie. Ten ogromny konflikt zmienił całkowicie świat i zmienił całkowicie losy Styrii. Mimo bohaterskiej obrony, mimo ogromnych wysiłków, mimo niesamowitej pracy wywiadu, nie udało się obronić Styrii. Zdrada Aentil, leśnych elfów, i sama potęga Kuasyran przetoczyła się przez ziemie styryjskie, paląc i niszcząc wszystko to, co stało im na drodze. Wkrótce później błękitna fala oddziałów Kuła zalała całą północ, podbijając Federację Werguncką, Trynd, Terale. W zasadzie wszystkie kraje poza Kaganatem Samnijskim oraz Laro. Styria przestała istnieć. Ostatnie fragmenty kraju, ostatni władcy, dowódcy zostali ewakuowani do Larionu, gdzie zostali przyjęci w enklawie kalidorejskiej, gdzie na terenie Laro utworzyli namiastkę państwa. Jakaż to ironia losu, że Styria, która narodziła się poprzez zniszczenie Aentil, leśnych elfów, sama znalazła się teraz w tym samym położeniu. Tak jak kiedyś leśne elfy wygnane były do Hetanoru, górskiego przyczółka na terenie Talsoi, tak teraz Styria wygnana była do Kalidorei. Co więcej, Kuła wypowiedzieli wojnę nie tylko ludziom, nie tylko Styryjczykom, ale także bogom północy. Bogowie ci, dawny panteon, odeszli.
Styryjczycy stracili swoją opokę, boginię Tawar. A przynajmniej tak kła chcieli, by wierzono. Bowiem miało się okazać, że bogini przetrwała. Chociaż to, gdzie się ukryła, jest kolejnym wielkim rechotem historii. Lecz do tego przejdziemy w swoim czasie. Wydarzenia pierwszej wojny o północ to lata 915 i 916. Wtedy to Styria toczyła desperacki bój o swoje istnienie. Czas, który następuje potem, zwany jest na północy czasem ciemności. Jest to okres 20-letniej okupacji. Wydarzenia, które było potworne i traumatyczne dla każdego z narodów północy, jednakże żadnego nie dotknęło w stopniu w takim, w jakim dotknęło Styryjczyków. Kua nienawidzi Styryjczyków. Nienawidzą ich do dzisiaj. Nowej Styrii, którą ze starożytną łączy tylko nazwa, postanowili odpłacić z nawiązką za to, co działo się im, co działo się w starożytności. Ponad 30% populacji zostało wybite. Poświęcone w krwawych rytuałach bogom, zesłane do więzień, zaharowane na śmierć. Wielu innych zostało zmuszonych do opuszczania swoich domów, do porzucenia wiary w Tawar, przynajmniej powierzchownie. Okupant robił wszystko, wszystko co mógł, by wybić doszczętnie kulturę i tożsamość styryjską. Miasta były palone, grabione i niszczone. Osiągnięcia architektoniczne Styrgradu zostały zrównane z ziemią. Można ten okres porównać do okupacji Polski podczas II wojny światowej. Okupant Imperium Kwasyran dosłownie wypowiedziało wojnę nie tyle Styryjczykom, co wojnę mentalności styryjskiej. Jednakże wrogiem Kua były dzieci bogini Tawar. Bogini, która niesie nadzieję. I tak duch w narodzie styryjskim przetrwał. Zmęczony i okrwawiony, ale ciągle żywy. I kiedy w 935 roku wybuchło powstanie w Wyrgundii i formalnie rozpoczęła się druga wojna o północ, Styryjczycy chwycili za broń i poszli do walki. Przez lata ich państwo przygotowywało się na ten moment. Ci, którzy udali się na wygnanie do Kalidorei, pracowali przy odtwarzaniu oddziałów. Styryjska służba wywiadowcza, legendarne SSW, podłożyła podwaliny pod całe powstanie, odpowiadając za komunikację pomiędzy państwami północy i za koordynację działań wojennych. I kiedy druga wojna o północ się zakończyła, na mapie znów pojawiło się Wielkie Księstwo Styryjskie, chociaż droga do jego odrodzenia była krwawa. Wraz z rozpoczęciem II wojny o północ z Imperium Kua ruszył korpus Uciao, armia licząca 500 000 żołnierzy. 260 tysięcy z tych żołnierzy stanęło pod Styrgradem, pod styryjską stolicą, by zniszczyć walczące o swoją niepodległość miasto. Przeciwko wojskom Kua stanęło 100 tysięcy styryjskich ochotników, uzbrojonych dokładnie tak źle, jak sobie możesz to wyobrazić. Ramię w ramię z nimi walczyło 80 tysięcy wergunckich wojowników, na czele których stał sam książę protektor Federacji Severo. Wkrótce do sił Kua dołączyło kolejne 50 tysięcy wojsk Zaentil, elitarnych elfickich jednostek oraz goblinów sprzymierzonych z Imperium Kwasyran. Do muszkietów załadowaliśmy nasz gniew. Wśród spalonych Syrii domów śmierszał z nami pod ramiona i pod stopy nam rzucała czaszek białych stos. Za zniszczony Styrgrad biały, za łzy matek dzieci ciała nam bogini dzisiaj dała w ręce wasz los. Treści błoto w krew i ogień na przekór zom.
byle wrócić wreszcie kiedyś w rodzinny dom. Poprzez erły krwawe pola, skoro taka pani wola, by kulami tam przeorać dalszej drogi bieg. Choć nie poszli z nami dalej ci, co pod Erwick zostali, drogę nam do domu dali, wieczna im cześć. W głodzie, chłodzie, mroku dziś wystarczy nam sił, by na gruzach miasta dalej walczyć o świt. Tu posyl gradu murami, ty bogini jesteś z nami, w imię twoje nie żal dzisiaj na śmierciś nam. W imię twoje jasna pani, w walce tercji daj wytrwanie, a z krwi naszej niech powstanie nasz wolny dom. Z tak brzmiącą pieśnią na ustach pod Styrgrad wyruszyła tercja kalidorejska. Formacja utworzona na ziemiach Laro podczas okupacji kraju. Nowoczesna armia wyposażona w nowoczesną broń i doktryny wojenne. Ze względu na nazwę formacji, tę pieśń, którą odsłuchaliście, nazywa się Marszem Tercji Kalidorejskiej. Sama formacja, sama armia z Kalidorei stała się jedną z kluczowych formacji podczas obrony Styrgradu i jedną z najbardziej zasłużonych w tych niezwykle krwawych bojach. Niespodziewanie w stronę północy, stronę styryjską, wsparły podziemne elfy pod dowództwem Mei Aran z rodu Tlai z Ortogok. Bitwa stała się wyrównana, mimo że po stronie Imperium Kwasyran było ponad 300 tysięcy żołnierzy, a po stronie Styrii ledwie nieco ponad 200 tysięcy, to należy do całej bitwy wliczyć potężne i niezrównane fortyfikacje Styrgradu, miasta fortecy. Niezwykle krwawa walka o Styrgrad, niezwykle gorzka walka o Styrgrad, zakończyła się wraz z podpisaniem traktatu wistanińskiego, zwanego czasem pokojem wistanińskim. Ten spisany w Ofirze dokument zakończył wojnę. Ustanowił nowe granice, wedle których niemalże cudem Styria odrodziła się na mapie. Mimo że na początku tych rozmów nie było pewne, czy ten kraj w ogóle będzie istniał. Tak, dzięki traktatowi Styria odrodziła się z okrojonym terytorium, to prawda, lecz z wszystkimi większymi ośrodkami przemysłowymi czy handlowymi, które posiadała przed wojną. To wydarzenie, podpisanie traktatu, koniec II wojny o północ, jest prawdopodobnie najważniejszym w nowożytnej historii Styrii. Jest wydarzeniem, które zmieni Styryjczyków, które wpłynie na przyszły los tego kraju, które już wpłynęło na przyszły los tego kraju. Walka o Styrgrad, jego powstanie jest etosem podobnym do tego, który w naszym własnym kraju jest Powstanie Warszawskie. Jest legendą, jest opowieścią, którą będzie się pamiętać przez następne pokolenia. W ogniu tej wojny Styria wykuła nowe, potężne sojusze z Federacją Wergunską i z położonym daleko na południu Lethaer, o którym opowiem jeszcze za chwilę. Także w wyniku tej wojny dawni wrogowie, jakimi byli Wergundowie i do pewnego stopnia elfy, stali się nowymi sojusznikami Styrii. Mógłbym długo jeszcze opowiadać na temat pierwszej i drugiej wojny o północ. Cóż, wydarzenia tej wojny stanowiły ostatnie ile? 4-5 lat naszych larpów? Jezu Chryste, jak ja już jestem stary. W każdym razie ogrom czasu, ogrom emocji i ogrom historii zostało opowiedziane w obrębie pierwszej wojny o północ, czasu ciemności i drugiej wojny o północ. I opowieści te z czasem usłyszycie w naszym archiwum, ale na wszystko przyjdzie pora. Natomiast my sami wróćmy do Styrii. Zrobiłem tutaj dość duży przegląd przez ogromną ilość czasu od starożytności, a więc kilka tysięcy lat temu do czasów dzisiejszych. Cóż,
Jeżeli chcesz grać Stryjczyka, to nie musisz się aż tak bardzo przejmować historią starożytną. Te czasy siłą rzeczy są już troszeczkę zatarte w pamięci ludzi. Istotniejsze wydarzenia to są te bliższe dzisiejszej daty naturalnie, czyli wojny, w których ostatnio Styria brała udział, wojny, które zmieniły kształt całego świata. No dobrze, ale to porozmawialiśmy sobie trochę o historii Styrii, to teraz przejdźmy do samego kraju. Co jest charakterystycznego w Styrii, co jest bardzo styryjskie, że tak się wyrażę. Otóż, kiedy mowa o Styrii w naszym świecie, to dowolny gracz wskaże ci dwie rzeczy, no może trzy. Będą to pistolety oraz rapiery, SSW oraz kapelusze. Jak mówiłem, nie można zapominać o kapeluszach. Ktokolwiek, kto próbuje podejść do Styrii bez kapelusza, robi to źle. Więc zacznijmy od tego skrótu SSW, Styryjska Służba Wywiadu. Jest to być może najbardziej znany element Styrii, jedna z dwóch najlepszych sił wywiadowczych na całym świecie. SSW odpowiedzialne jest za ogromną ilość akcji, w tym jedną z akcji jest de facto uratowanie samej Styrii. W czasie ciemności, w czasie okupacji SSW wciąż działało. Agenci koordynowali wydarzenia na całym świecie i pomagali rządowi na uchodźstwie, trudne słowo, w każdym razie prowadzić jego działania. W zasadzie w większości fabuł spotkacie kogoś, kto albo współpracuje z SSW, albo należy do SSW. No cóż, skoro jest to najlepszy wywiad na świecie, to słucha w zasadzie wszystkiego. Kolejny bardzo styryjski element to ich broń. Jak wspomniałem tutaj, Styria jest jedynym krajem, który posiada broń prochową, broń palną. Tej broni wciąż jest dość niewiele, mimo że Styria robi co może, by wyposażyć swoją armię w tą broń, to na LARPie nie spotkacie jej tak dużo. Co więcej, proch tutaj jest nieco inny niż ten, który znamy. To nie jest taka mieszanka, jak znamy z naszego świata. Ona bazuje na specyficznych minerałach występujących tylko i wyłącznie w naszym świecie fantasy. Więc jest troszeczkę inny, ale działa bardzo podobnie. To znaczy wrzucasz proszek z jednej strony lufy, wrzucasz kulę, podpalasz i wtedy kula wylatuje z dużą prędkością, by zabić brzydkiego pana po drugiej stronie. Tak czy inaczej. No i tak jak mówiłem, kapelusze. Ale tak naprawdę jest jeszcze jeden bardzo ważny element Styrii. Element, który tworzy mentalność Styryjczyków. To jest wiara w boginię Tawar. Niezwykle silna wiara, bardzo też osobista. Dużo bardziej niż w przypadku wielu innych krajów w naszym świecie. Bogini Tawar jest matką narodu i patronką Styrii. Większość Styryjczyków ma z nią dość osobisty kontakt, osobiste zrozumienie. To jest też bogini, która odznacza się bardzo dużą miłością do swoich ludzi. W skali naszego panteonu ona prawdopodobnie najczęściej ze wszystkich bóstw interweniuje i wstawia się za swoich wyznawców, co oczywiście przysparza jej wiele miłości jej ludzi. Nie bez powodu Styryjczycy nazywają się z dumą dziećmi bogini. Kiedyś kult Tawar był znacznie bardziej fanatyczny w Styrii, do stopnia, gdzie magia, która nie wykorzystywała mocy bogini, była zakazana. I cóż, karana tak jak przestępstwo religijne może być karane, że się tak wyrażę. Dzisiaj to się już trochę zmieniło. Kult Tawar nie jest tak fanatyczny, a bogini jest szerzej wyznawana na całym świecie, też dlatego, że jest jednym z dwóch bóstw ze starego panteonu, które przetrwało. Co nie zmienia faktu, że nie można myśleć o Styrii bez Tawar. Nie można myśleć o Styryjczykach bez Tawar. Zresztą jest jeszcze jeden element, który wymaga istnienia bogini, bardzo ważny dla tego narodu. Mianowicie są to Ulundo.
Ulundo jest to rasa wyjątkowa dla naszego świata. Są to istoty humanoidalne, które powstały jeszcze za czasów Alta Tavar, a więc za czasów, kiedy magia bogini w niekontrolowany sposób wpływała i wypaczała nasz świat. Ulundo to najczęściej elfy, które miały niefart trafić na Tavar, kiedy akurat postanowiła rąbnąć w ziemię, lub którzy wleźli za morkłę Ando, nie do końca wiedząc, gdzie zbierają jagody. W każdym razie, efekt jest taki, że za pomocą mocy bogini zostali zmienieni, połączeni z najczęściej elementem nieożywionym, z kamieniem, z wodą, z rośliną. Tak Ulundo przybierają swój dziwny kształt. Jakkolwiek Ulundo wyjątkowe są także pod kątem swojej mentalności, bowiem wszyscy członkowie tej rasy połączeni są w pewnym stopniu jedną świadomością, o której mówią współmyśl, a która opiera się o boginię Tavar. Z tego powodu Ulundo nie są w stanie okłamać się nawzajem, nie są w stanie ukryć swoich emocji przed sobą. To też sprawia, że starają się podchodzić do życia stoicko. Cóż, kiedy jeden z nich coś odczuwa, odczuwają to wszyscy. Więc naturalnie, żeby nie przeciążyć, że się tak wyrażę, tej sieci danymi, starają się podchodzić do życia tak spokojnie, jak tylko mogą. Mają też oczywiście bardzo wyjątkową więź z boginią Tavar, dlatego Ulundo zajmują zwykle wysokie stanowiska, jeżeli chodzi o kult bogini. Są arcykapłanami, są tymi, którzy interpretują jej wolę, ale bardzo często też biorą udział w innych elementach życia kraju. W wojsku są przerażającymi wojownikami, dla przykładu. Przez czas ciemności jednakowoż ich populacja znacznie się zmniejszyła, bowiem kuła polowali na Ulundo, dosłownie starali się wybić, wytępić ich rasę. Co więcej, istniała obawa, że bez mocy bogini Tavar Ulundo po prostu się rozpadną, bowiem nie wiadomo jest, jak wpływa na nich czas. Żaden Ulundo jeszcze nie umarł z przyczyn naturalnych i żaden Ulundo jeszcze nigdy nie miał dzieci. Więc wiele elementów tej rasy pozostaje pod znakiem zapytania. Na szczęście dla Styrii Ulundo przetrwali czas ciemności, między innymi dlatego, że przetrwała go bogini Tavar. W chaosie, jaki nastał w Panteonie pod koniec II wojny o północ, drogę do naszego świata Tavar uzyskała dzięki odwadze i poświęceniu dwójki ludzi. Deviter Filin Lilian Sterali oraz Derwanowi Jastrzębcowi, którzy to w przypadku Lilian swoim poświęceniem, a w przypadku Derwana swym hartem ducha, zagwarantowali bogini połączenie ze światem, które pozwoliło jej zstąpić na ziemię. Jednakże Tavar nie była bezpieczna. Opiekunowie, bogowie Kuła, chcieli zniszczyć lub wygnać wszystkich bogów dawnego Panteonu. Zatem bogini potrzebowała schronienia, potrzebowała sanktuarium. I tak się złożyło, że na południu istniało pewne bardzo młode elfickie państwo, które potrzebowało mocy magicznej, potrzebowało ochrony. To państwo, Lefsaer, zwane przez swoich obywateli cesarstwem, zawarło pakt z Tavar. Bogini zyskała sanktuarium, zyskała miejsce, w którym mogła się fizycznie schronić na ziemi. W zamian za to elfy uzyskały jej moc, która napędziła ich zaklęcia obronne. Jest niezwykłą ironią losu, że ów pakt został zawarty przez niejakiego Eldisa, który założył państwo elfów na południu, uciekając przed destrukcją, jaką Tavar sprowadziła na jego dawną ojczyznę w Aentil. Cóż, mogę ci tylko powiedzieć, że niezbadane są wyroki losu. Ale myślę, że żadne z nich, ani elficki władca były, ani bogini, nie chcieliby te wydarzenia rozegrały się w inny sposób. Bowiem
Dokonało to pewnego symbolicznego pojednania pomiędzy boginią a elfami. Ale ja tu o elfach i w sumie o sobie oraz o Tavar, a miałem mówić o Styri, więc wróćmy do tematu głównego, o ile jeszcze jestem w stanie. Zatem, kim są sami Styryjczycy? Jak takiego Styryjczyka grać? Skąd w ogóle bierze się ten naród? Więc cóż, jeżeli chodzi o ducha Styri, to zaznaczyłem już religijność, która jest niezwykle ważnym elementem tego narodu. Jest to też naród bardzo buntowniczy, awanturniczy i naród, który przede wszystkim ceni sobie wolność osobistą. Styryjczycy narodzili się z Banitów. Trochę jak Australia, można powiedzieć, w naszym świecie, chociaż no, nie byli nigdy kolonią karną. W każdym razie narodzili się z ludzi, którzy nie mogli znaleźć sobie miejsca nigdzie indziej. I ten duch wciąż istnieje w tym narodzie, ten butny i niespokojny duch, też wielka duma. Styryjczycy odznaczają się odwagą, często wręcz lekkomyślnością. Oraz po wydarzeniach okupacji bardzo dużym duchem narodowym, bardzo dużym poczuciem wspólnoty, jednoczonym przez religię. Z dumą mówią o sobie jako o Styryjczykach i wspominają wydarzenia wojny. Wspominają to, co poświęcili dla wolności swojego narodu. Jeżeli chodzi o samą strukturę kraju, to ta w tej chwili jest dość niepewna, można powiedzieć. Przez czas okupacji rządziła Rada Regencyjna, bowiem w którymś momencie arcyksiąże Sefres zaginął. Dzisiaj już przyjmuje się, że jest raczej martwy. Natomiast tron formalnie stoi pusty. Rada Regencyjna przyjęła, że nowego władcę wyznaczy sama bogini Tavar, w myśl tego, że kraj jest nie do końca teokratyczny, ale bardzo mocno teistyczny, bardzo mocno związany ze swoją patronką. Więc w pewnym sensie władzę w kraju wciąż pełni naczelnik, jakim jest hetman Lambert Austin oraz jego rada regencyjna. No, społeczeństwo nie ma tak jasnych podziałów jak, dajmy na to, Terala czy Federacja Werguncka, gdzie mamy jasno zaznaczonych chłopów, mieszczan i szlachtę. W Styrii znaczna część społeczeństwa to osadnicy, ludzie zwani Machkota, którzy przechodzą dwuletni okres aklimatyzacji do państwa styryjskiego, po czym uznawani są za pełnoprawnych obywateli. Oprócz nich są jeszcze zaprzysiężeni. Grupa, którą można określić jako szlachtę, to jest grupa społeczna, która przeszła specyficzny rytuał w imię bogini Tavar i którzy otrzymują pewne dodatkowe prawa, ale i dodatkowe obowiązki. To właśnie ta grupa tworzy elity kraju, dowódców wojskowych, urzędników państwowych, etc., etc. Tutaj krótkie słowo na temat tej dziwnej nazwy Machkota. Jest to nazwa z języka Kachta. Jest to język, który... No cóż, językiem urzędowym Nowej Styrii jest tak zwana mowa wspólna, czyli no, polski, bo tak jest dość wygodnie. Natomiast tu i ówdzie można znaleźć dziwne słowa, które pochodzą z tak zwanego języka Kachta, który jest językiem Ulundo, tudzież przystosowanym z języka Ulundo dla ludzi, bowiem język samych Ulundo zawiera w sobie też elementy telepatii i tego typu rzeczy, które ciężko jest przerobić na zwykłą mowę. Natomiast normalnie Styryjczycy porozumiewają się w języku, który jesteśmy w stanie zrozumieć. Wracając jednak do samej Styrii, także jak mówiłem, podziały społeczne są w tym kraju nieco mniej zaznaczone i nieco mniej drastyczne niż w wielu innych naszych kulturach, co wynika z tego, że kraj ten był budowany przez banitów, ludzi bardzo ceniących sobie wolność. Także jeżeli planujesz grać Styryjczyka, powinieneś budować swoją postać wokół wiary w boginię Tavar, umiłowania wolności swojego kraju oraz awanturniczego ducha. Czy będzie to poszukiwacz skarbów, chcący znaleźć
lśniący złotem grobowiec? Czy może będzie to paladyn szkarłatny płaszcz walczący w imię bogini Tawar? Być może będzie to weteran wojny, dawny gwardzista arcyksięcia? Może będzie to czarodziej chcący odkryć coś zupełnie nowego w magii? Styria daje wiele postaci, daje wiele możliwości na tworzenie postaci dynamicznych. Daje wiele możliwości też do odgrywu właśnie w materii wiary w boginię Tawar, do tworzenia bardzo osobistego kontaktu z boginią. A może chcesz spróbować czegoś innego? Może chcesz spróbować zagrać Ulundo, istotę nieludzką, bardzo wyobcowaną w społeczeństwie ludzi. Co do grania Ulundo, nie mam ogólnych porad, dlatego że każdy z nich jest inny. To, co ich spaja, to wiara w Tawar. Natomiast każde z nich jest inne i wyjątkowe. Natomiast należy pamiętać, że Ulundo nie pamiętają, kim były kiedyś, kim były przed przemianą. No i oczywiście granie Ulundo wymaga całkowitej charakteryzacji cały czas, więc jest to też przeszkoda lub wyzwanie, zależy jak na to patrzysz, ale też daje ogromną możliwość do popisu, jeżeli chodzi o tworzenie samej kreacji. Będę już powoli kończył naszą opowieść o Styrii. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie dotknąłem. Mógłbym opowiedzieć o tercji, bardzo specyficznej formacji styryjskiej, która sprowadza się do walki za pomocą muszkietów, pik i rapierów. Mógłbym opowiedzieć o szarżach styryjskiej Raitarii podczas II wojny o północ, o wspomnianych wcześniej szkarłatnych płaszczach, czyli kapłanach wojownikach bogini. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie powiedziałem tego wcześniej, ale Tawar znana jest tego, że chodzi właśnie w czerwieni. Zwana jest panią w czerwieni. No nieważne. Więc mógłbym opowiedzieć o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Poruszyć to, jak tworzyć stroje styryjskie, ale to już myślę w poradnikach na temat tego, jak ubrać się na LARPa. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że zainteresowałem Cię Styrią. Oczywiście więcej informacji można znaleźć na naszej stronie. Można znaleźć to wszystko, co powiedziałem, szczegółowo zapisane, tudzież znaleźć właśnie to, czego nie dopowiedziałem o wojsku czy o ubiorze samych Styryjczyków. Można znaleźć szczegółowy przebieg bitew wojny o północ i tak dalej i tym podobne. Co nie zmienia faktu, że myślę, że czas już kończyć naszą podróż po Nowej Styrii. Nie chcę przebywać w pobliżu Murkwe Ando czarnych kamieni zbyt długo, bowiem ich wpływ nawet dzisiaj nie jest zbyt przyjemny, a ja sam jestem bardzo mocno związany z boginią Tawar. Więc czas wyruszyć w następną podróż i pozwolę sobie zapytać Cię, gdzie chciałbyś się skierować teraz. W komentarzach pod tym filmem powiedz mi, czy wolisz posłuchać o Imperium Kwasyran, czy o Elfach Laro. Tymczasem życzę Ci miłego dnia i dziękuję za wysłuchanie mojej paplaniny. Do zobaczenia.